22 listopada w sali bankietowej hotelu Alta w Brzozowie odbyło się 50-lecie pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Brzozów. Na wniosek burmistrza Brzozowa, zgodnie z wolą jubilatów, prezydent RP Andrzej Duda przyznał parom państwowe odznaczenia. Uroczystego aktu dekoracji dokonali burmistrz Brzozowa i przewodnicząca Rady Miejskiej. Złote Gody to cykliczna impreza właśnie tutaj u nas w gminie Brzozów. Ona się bardzo dobrze przyjęła, bardzo się cieszymy, frekwencja jest też bardzo wysoka. Chcieliśmy zorganizować właśnie takie uroczystości z tego względu, żeby tych wszystkich seniorów, których mamy, właśnie docenić za te wszystkie rzeczy, które tutaj dla naszej gminy robią, za to, że są, za to, że tak długo wytrwali w tej obietnicy, tak, małżeńskiej, więc jest to dla nas bardzo, bardzo istotne i ważne i cieszymy się, że możemy wspólnie z nimi tutaj świętować. Pewnie ta miłość, która jest zasadniczym ogniwem i motorem naszego życia, sprawia, że człowiek czuje się szczęśliwy, a jak jest szczęśliwy, to omija go zło. A więc omijają go choroby również. I życzymy tego naszym seniorom, aby jeszcze przed nimi wiele szczęśliwych, zdrowych, słonecznych, radosnych dni było. Po wręczeniu medali zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia. Małżonkowie otrzymali także dyplomy, legitymacje oraz upominki ufundowane przez włodarzy gminy. O receptę na 50-letni staż małżeński poprosiliśmy państwa Annę i Kazimierza Maciejewskich. Podstawą tego wszystkiego to są dzieci, bo się dla dzieci żyje i nawet nieraz różne niesnaski, ale zawsze miałem na uwadze dzieci. One nas inspirowały do wszystkiego. Tak, dla dzieci, a poza tym, no tak jak mówię, żartobliwie, no zamknąć oczy, zatkać uszy, nie widzieć, nie słyszeć, przejść do przodu, robić co swoje i pokonywać po prostu czasem trudności. Wiadomo, życie nie jest... Bo czasem bywa ciężko, no bo jest. Jest walka czasem, ale jakoś trzeba to zaakceptować i iść do przodu. Wspierają się państwo jeszcze teraz? No raczej. No tam, jak to, teraz jesteśmy w domu, sami, to wiadomo. Poza domem. Wiadomo, że tam zawsze, jak jest człowiek cały dzień, to bywa różnie. Bywa różnie. Nie ma tam jakichś, ale jakieś takie, a to. Bo nie tak coś zrobił, bo nie tak postawił, bo nie tak zamknął, szufladę nie zasunął i nawzajem. Uczymy się siebie i docieramy się całe życie. Całe życie, no, tak, niestety. Dokładnie. Niestety, po prostu trzeba się akceptować takim, jakim się jest, bo nie zawsze się jeden drugiego da się wychować po prostu, jak się to mówi. Nie ulepi, żeby pędziak ma swój charakter. Dziękuję serdecznie. Wszystkim jubilatom z całego serca gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne i szczęśliwe lata razem. 100 lat, niech żyją nas. 100 lat, 100 lat, niech żyją nas. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. I gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Krój szczęściu pomyślności świeci coraz jaśnie. Drogi szczęściu, pomyślności, świeci coraz jaśniej.